powiedz mi, ty pierwszy raz na meczu będziesz? Tak. Dzisiaj ważny mecz i córka pierwszy raz na meczu, żeby od razu zacząć z wysokiego C. Ale jeszcze zanim sprzedano ostatni bilet, zanim przyjechali zawodnicy, zanim stadion Legii Warszawa wypełnił się po brzegi, odprawę miały służby porządkowe. Trzy ważne strefy buforowe. Tu będziecie po 10 osób i na plecach będzie tam jakiś odwrót. Mając w pamięci Jagiellonii, będziemy zwracać szczególną uwagę na to, żeby grupy kibiców naszych, kibiców Lechia Poznań się nie mieszały ze sobą. Dodatkowo na tym meczu będziemy chcieli też poprawić sposób weryfikacji kibiców przy wchodzeniu na bramki. Bo nie pozwolimy sobie na to, żeby drugi raz coś takiego się zdarzyło. 690 pracowników ochrony czuwało nad bezpieczeństwem. O atmosferę meczu kibice zadbali sami. Jest nas dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Jest przyjemnie sprawdzić, że oni to lubią po prostu. Oni to lubią, lubią tę atmosferę, lubią na to patrzeć, lubią oglądać tą żyletę. Jak to wszystko, że tak powiem, pracuje, chodzi, dudni ten stadion cały. No, to interesuje w ogóle piłka. Mama, jak na to patrzysz? No, na początku miała sceptyczne podejście, ale przyszła, zobaczyła i wszystko jest w porządku, bezpiecznie. Nie widzę zagrożenia tutaj dla dzieci, broń Boże. Którego piłkarza najbardziej lubisz? Koseckiego. Koseckiego? Strzeli go na dzisiaj? Zwycięski pojedynek prowadzącej w tabeli Legii Warszawa z wiceliderem Lechem Poznań na stadionie przy Łazienkowskiej oglądało blisko 30 tysięcy widzów. Można zaapelować do rodziców, że stadion jest mimo tego wszystkiego tu bezpieczny, prawda? Bo na tych meczach różnie jest, ale dzieci powinny mieć taką atmosferę, jaka jest. Jeżdżę cały czas. Tak? No z Płocka przyjechaliśmy. Zero agresji. Wspaniale. Do samego początku związku przychodzi na mecze. Nie ma z tym problemu żadnego. Czy się poznaliście na Legii? Nie. Nie, niestety nie. Ale bardzo się kochamy. Super atmosfera, pełny stadion. Mamy nadzieję, że w następnym meczu też zawieszą sporo kibiców przyjdzie i oby tak dalej było.